Nazywam się Adam Wernik. Jestem płocczaninem z urodzenia, a w Warszawie mieszkam 70 lat, powiedzmy. W tym na osiedlu prawie 60 lat mieszkam, ponieważ byłem członkiem, założycielem tej spółdzielni RSM. To było jeszcze RSM, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. I tam takich dwóch redaktorów, to pani zna, pani i pan, zorganizowali tą spółdzielnię Osiedle Młodych. I to było na zasadach przychylnych dla ludzi, że faktycznie była robotnicza spółdzielnia. I proszę pani, i oni wpłacali jakiś tam wstęp i resztę kredyt dawali i myśmy mieli szansę tu się zapisać i być członkami i liczyć na mieszkania. Najpierw było nieduże osiedle, to stare osiedle. I tutaj się budowało, nawet ja tutaj skierowałem na kierownika takiego inżyniera Trustochowicza, to on pierwsze te domy budował, a potem był dyrektorem Falbetu na Służewcu chyba, czy gdzieś, nieważne. No, a potem ta spółdzielnia się zaczęła rozrastać na tam drugą stronę, potem powstały dwie spółdzielnie gdzieś tam na północy. I tam to już oni byli oddzielnie i wszystko i tego. No myśmy tu, proszę pani, na początku to byli i skromni ludzie, i niebogaci, widota przeważnie, że korzystali z tego kredytu, co dawało państwo, początkowego. No nie wiem ile ja tam własnego włożyłem, ale w sumie kilkanaście tysięcy tylko i już się mogłem wprowadzić. I to było, proszę pani, pierwsze budynki, to był grudzień 60 lat temu. Prawda? Nie 60, 40 lat temu, a ja zapominam. Czyli który to rok, to tam już bym musiał sobie porządkować. To było, w 1902 wprowadziłem się do tamtego mojego drugiego domu. W 1962? Tak. A ten był na Boże chyba Narodzenie oddany pierwszy. I w tamtym jest butelka erekcyjna, założenie z wielką pompą. To jest budynek Szklanych Domów 7B. No i tu my na początku to dużo robiliśmy własnym kosztem. Ja jako inżynier budowlany, no to prowadziłem prawdzie niewiele tych odbiorów, ale odbiory tych techniczne, końcowe obiektów uczestniczyłem, za to brałem jakieś tam pieniądze i mogłem płacać na kasę. Poza tym ja to jeszcze sadziłem drzewa, tu wiele osób te drzewa. I tak ja mam taką lipę przed moim oknem jednym, która przeszkadza wielu osobom, bo daje cień, proszę pani. A kiedyś przed ociepleniem tego budynku, to tam było bardzo, jak słońce przyszło, było bardzo gorąco i ta lipa była zbawieniem po prostu. Tu się wchodzi w inny klimat powietrza z ciemnością. No. A człowiek z biegiem lat to coraz ciężej. No co pani pozytywnie trzeba powiedzieć? Proszę pani, pozytywnie to trzeba powiedzieć, że ja i mój kolega, sąsiad wolontarski, wymyśliliśmy, że założymy w naszym budynku, który ma 5 pięter, windę. A ja wymyśliłem, ponieważ ja jestem takim mazurskim
mieszkańcem trochę, więc tam były mieszkania bardzo tanie, mówię, to i spółki, i windy tanie. No iśmy zaczęli od tego tanie i trzeba przyznać, że zarząd to trochę poparł na przygotowanie tej windy, a resztę to myśmy z własnych oszczędności, które się naciśniały z remontu, gdzie budynek nie był remontowany. No te domy, to pierwsze to jak to domy, to tak jakiś szpital ten, proszę pani, i były budowane równocześnie mniej więcej. A jak wtedy było, a jak teraz ja idę, to wszędzie jest luksus. Ale u mnie w domu krzywa podłoga trochę, tam kazałem potrącić, to, ale nie potrącali ci, nieważne, mieszka. No co poza tym, proszę pani, no, pewna mała grupa ludzi to byli tak zwani oportuniści, którzy przeciwstawiali się podwyżkom kosztu zarządu administracji. No i proszę pani, no właśnie to, co nawet mówiłem, za naszych czasów myśmy sadzili sami drzewa, krzewy i nie było problemu. Kopaliśmy nawet taki ten nieświętej pamięci, jak kolega mam, prawda, też razem kopaliśmy tutaj nawet trawniki, wszystko i to było społecznie. A teraz się wynajmuje firmę, spółdzielnia bogata, co z tego, że tego jest. I proszę pani, i my jako ci oportuniści to tak byliśmy troszkę na marginesie, jeśli chodzi, to taka śmieszna może rzecz o chodniki, bo w końcu ostatnie dwa chodniki na całym osiedlu to wykonano koło nas, a kolega mój, sąsiad, nogę na tym uprzednim chodniku uszkodził i to trwale uszkodził. Co tu się zmieniło, proszę pani? No to, że jest ładniej może, ale proszę pani, więcej jest tych niepłacących. Koszty się, pani mówi, koszta nie mówić, przerzuciło. To wszyscy kombinują, to nie jest tak proste. Koszty się przerzuciło na radę, jak tam to się nazywa, administrację całego terenu, prawda, zewnętrzną. I w związku z tym to te ceny niby 500 zł z groszami, jak ja płacę, to nie dużo, ale właściwie płacę prawie 600 coś, no, ale to nie ma. No, dla wielu ludzi to jest zbyt drogo i nie płacą. Mnie powołano w 61 roku, to pamiętam, do służby okresowej tej na 2 lata. W związku z tym byłem żołnierzem w stopniu porucznika czy podporucznika, już nie pamiętam. W każdym razie najniższym stopniem i jak wcześniej prowadziłem w Warszawie 6 lat budowy w Śródmieściu. Głównie to się PBM-MDM nazywało, czyli Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego MDM. I ja tam byłem zatrudniony i tam pracowałem na Alei Niepodległości, to się chyba nazywa taka szeroka aleja. Ale no to przez 1 lat tam minęło i zostałem kierownikiem budowy na Tamce. Ruch Tamty i Kopernika, taki wysoki po prawej stronie budynek. No i tam miałem wysokie zarobki, bo dyrekcja postawiła warunek, żeby dla spółdzielni tej dziennikarz nie dawać z kieszeni państwa pieniędzy, tylko żeby zaoszczędzić. Ja to zrobiłem. I zarabiałem 3 razy więcej. A to nieważne. Mamy mówić o osiedlu. No co na tym osiedlu, proszę pani? No powoli rosły te domy, powoli rozbudowywało się osiedle, powoli administracja, bo ile ja pamiętam, to mnie nie bardzo się chce tak jeszcze wierzyć, że to nie było żadnej na tym osiedlu takiej administracji, ojej, kilkanaście osób, tylko był kierownik i tam kilka osób, prawda, no wiadomo,
sprzątający i inni. I to działało, no. No, a co to najważniejsze, to dla nas, że właśnie z inicjatywy naszej, a z poparciem zarządu, mamy tą windę. Dwie windy na całe osiedle. Proszę pani, przy czym w tych willach mieszkały osoby, które już nie schodziły w ogóle na dół, bo nie były w stanie, szczególnie tamtym. Bo ja to jeszcze szczęśliwie chodziłem do czasu tej windy jako taką. Co pani jeszcze by chciała wiedzieć? O pani? Warszawie. Co? O Warszawie. Warszawa, proszę pani, to ja tu mieszkam tyle od 6 lat więcej. No tak. I ja kończyłem studia na Politechnice Warszawskiej. Ja zaczynałem w większości i studiowałem we Wrocławiu, a tu się przeniosłem, bo żona się z Poznania przeniosła, ja tu. No i iśmy się pobrali, a nie mieliśmy mieszkania, więc mieszkaliśmy część tak, 2 tygodnie w Austrii, to na Nowym Świecie między innymi, jak Paradis, taki był lokal, to tam nad tym Paradisem mieszkaliśmy, potem na tym budynku, w tym budynku, co się skręca z Nowego Światu na dół, tym dużym, tam też. A na koniec tej załatwy mieszkaliśmy w ruinie, proszę pani. I to na, ta ulica to koło Sióstr na Mokotowie, tam na wprost tego bazaru jest. I to ja zapomniałem, jak ta uliczka jakaś Łańska, nie Łańska. I tam w tą uliczkę się wchodziło i pierwszy budynek na lewo była ruina. I myśmy na poddaszu, gdzie nie było podłogi, tylko był jakiś tam gruz, cholera wie co. Był zlew ten jeszcze, pani taki nie zna, taki o, na klatce schodowej, co zawsze były. I był prąd. No i to było 8 metrów kwadratowych i zimą nam zamarzała woda w wiadrze. Nieraz by szlak trafił, ponieważ wziąłem za kuchenkę i jednocześnie za kran. A krany były, no wiadomo, metalowe. No na szczęście, że mną szarpnęło, że wyrżnęłem o ten i... Ale mieszkaliśmy tam prawie 4 lata w tej ruinie. Szczęśliwie dzieci nie było. No i przetrwaliśmy. Nic nam nie przeszkadzało. Dla mnie tu jest dość bardzo wygodna, jeśli chodzi o komunikację. No bo mamy 4 autobusy. 4 autobusy, 2 na w kierunku Pragi i Śródmieścia tu, a 2 na lotnisko. Znaczy jeden i 523 to leci przez całą tam, aż na Bemowo. Tak. Także komunikacja to jest świetna. Teraz są te 2 sklepy, było ich więcej, 3 były. Nie, było 4, a są, zostały 3. I, proszę pani. I Biedronka jest i taki na okrąglak, jak my mówimy, tam na rogu. No i jeszcze na tej wspólnej drodze sklepik też. Ale poza tym Warszawa, no. Warszawa, wie pani, no ładniejsza się robi, ale jak ja patrzę na te powykręcane do przesady budynki, no to naturalnie to wydają ludzie, znaczy instytucje, które nie mają co zrobić z pieniędzmi. No bo kto jakiś skręcony taki budynek będzie budował, po co to? Przecież to koszt na pewno około dwukrotny. I przynajmniej tak według mnie. No. A jak to się stało, jak się przeprowadziliście z tego biednego pokoiku
A proszę pani, to ja z kolegą z przedsiębiorstwa dostaliśmy, proszę pani, ja mogłem być milionerem tego człowieka. Dostaliśmy z przedsiębiorstwa działkę na tym, nie wiem, no, Mokotów ten bliski, Mokotów. Jak ta dzielnica się nazywa? No? No? Ojej, taka właściwie mieszkaniowa, taka luksusowa. Dostaliśmy działkę. Ja zrobiłem projekt, obrodziłem i zacząłem ściągać materiały. No i w tym momencie dostałem to tutaj mieszkanie i to wszystko. Zostawiłem na MDM, to ja pracowałem. To byłem technikiem, zastępcą kierownika budowy. I tam prowadziłem całą tą, wie pan, wszystkie rozliczenia kosztorycowe. To było na tej alei, było potem na Kruszej trzy budynki mieszkalne. Tam mieszkała ta pani taka od telewizji znana, zapomniana dziecko. No i jeszcze gdzieś jeszcze budowaliśmy. I naprzeciwko ambasady czeskiej na Koszykowej chyba, tam to robiliśmy. No i to budowałem jako technik. A potem w ramach awansu i no wiedzieli, że ja na tych rozliczeniach się znam i potrafię, to w drodze awansu zmianowano mnie kierownikiem budowy dla spółdzielni mieszkaniowej dziennikarz. Ale wie pani, jak wysłużyłem wojsku 2 lata, no to przed wyjściem z wojska, bo to była służba okresowa, obowiązkowa, poszedłem do dyrekcji, dowiedzieć się, jak tam mam perspektywę powrotu do pracy. No a dyrektor mówi, jak pan przyjdzie, to będziemy rozmawiać tam. No i się zeźliłem, że tak nie bardzo widać jakoś jestem potrzebny i zostałem w wojsku i wysłużyłem 24 lata przeszło w wojsku i dosłużyłem się do stopnia pułkownika. A w wojsku najpierw budowałem tak zwaną obronność, czyli te umocnienia rakiet przeciwlotniczych do celów naziemnych i wysoko, nisko lecących. A potem się zajmowałem, byłem wielkim urzędnikiem bezpieczeństwem i higieną pracy w naszej wojsku, gdzie było zatrudnionych tych żołnierzy gdzieś 40 parę tysięcy. No, a poza tym kolega się zrobił tym, jak to się, przewodniczącym partii. No i trochę mówił, że mnie wsparł. No. Nie sparzę. Tak, ale on już nie żyje. De mortibus nihil bene. W ogóle kolegów chyba tam z pracy, jeszcze jeden był taki szef, który mnie nie lubił, bo z Warszawy. Jak ja, proszę pani, byłem kierownikiem już budowy i prowadziliśmy i zaczęliśmy tam od dołu jechać, wykopy i tak dalej, to do mnie skierowano z VAT-u, wie pani VAT, kto to jest, nie. Z VAT-u całą brygadę młodych oficerów, podoficerów, czy oni tam, może podporuczników, ale... No i oni tam zasuwali faktycznie na tym łopatami pięknie, ale wśród tych łopaciarzy był i mój późniejszy kierownik. I on nie mógł tego zapomnieć, kurczę, i na mnie troszkę się tak odbijał, ale dzięki temu, że jakoś się nie dałem. No. A co o Warszawie, proszę pana? No Warszawa, no. No wszystko idzie do przodu, ładnie,
I te domy wszędzie, i dzielnice, i... A dawna Warszawa? Słucham? Dawna Warszawa, dawna Warszawa. A dawnej to ja, proszę pani, przedwojenny nie pamiętam. Ja, proszę pani, historię mam przedwojenną. Ale ja pracowałem jako chłop, mając 10 do 13 lat, pracowałem jako jeden chłop na gospodarstwie, gdzie były trzy ciotki urzędniczki. I wie pani, ja robiłem wszystkie roboty najcięższe. Do dziś pamiętam, to takie było tak zwane wyrzucanie gnoju spod bydlaków, ale to nie było wyrzucanie, to trzeba było wyrywać takim dziobakiem, bo to była zbita masa, i wyrywać i na furę, i na pole, orać w jednego konia. To ja robiłem wszystkie bardzo ciężko, może dzięki temu żyję. Byłem w gestapo, poszedłem z listem, z prośbą o zwolnienie ojca z obozu. I do dziś widzi pani, co pamiętam z tego gestapo. Bo ktoś powie, a gestapo straszne, faktycznie straszne, to wiemy, okropne. Ale jak tam przyszliśmy, to tam na co ma cały ten adiutant, wszystko zabrał, wchodzimy, oficer powstaje, wita się z siostrą. Ubrany tak jak od krawca, wie pani, ledwo wyszedł, elegancki, przeczytał pismo, bo siostra napisała po niemiecku, mówiła niemiecki, miała 17 lat dziewczyna. I powiedział, że ojca zwolnią, ale jak stwierdzą, że nie działał przeciw Rzeszy. No i faktycznie zwolnili, i tylko tyle, że chcieli ponownie zaaresztować, ale uciekł ojciec do gubernii, tu przetrwał wojnę, okres wojny. A wojna to straszne rzeczy, jak ja, wie pani, nie chcę opowiadać wam, ale jak ja, bo ze mną pracowało dużo tych z pierwszej dywizji kościuszkowskiej, gdzie oni nawet zdobywali Berlin. To wie pan, co tam się działo, jakie to zbrodnie, jak to wszystko obrzydliwe, straszne to, wie pan. I to oni opowiadali sobie lekko ręką, że jeńców rozstrzeliwało się tak. I tak dalej. No. A ja tylko słuchałem, no co mogłem powiedzieć. No to co, i co jeszcze o Warszawie państwu powiedzieć? To, wie pani, ja to z Warszawą to tylko miałem tak, że jeździłem tylko do pracy i ciekawe, wie pani co, no to jest tak. To z Warszawą to jest, że tak jak mieszkaliśmy, jak ta ulica Podkorążych, jak ona się nazywała? Na wprost tej takiej tej budowlanej tam i firma co jest, i obok siostry są, siostry, i kościół i ten. I ta ulica idzie na wprost poprzek Czerniakowskiej. No, nie idzie, ale zaczyna się. No to tam mieszkałem. Ale co chciałem powiedzieć, aż zapomniałem. No, ale co? A niedawno od zbyt mocnej kawy, po prostu z gęstej, za gęstej kawy, straciłem kontakt ze światem na dwie doby. I jak się obudziłem, to się znalazłem w Afryce. Tak, i w Afryce pamiętam, leżały na wydma taka była, te mięso pokrwawione, tak poukładane, suszyło się tu. No i spotkałem tam, już pani powiem do końca, spotkałem taką sąsiadkę z dwa piętra niżej, Misię. Ale taka ona była na głowę pozasławiona, a ta koleżanka nie opalała się. I tak się przyglądał, ale poznaliśmy się i ona mówi, że idą do salonu odnowy biologicznej, jak chce, to może mnie do Szczecina.
No i niby mnie do tego Szczecina zawieźli, ja tam byłem, się naoglądałem. Owszem, wszystkich rzeczy, czyli pani, bo to były głównie tamte panie. No i do dzisiaj pamiętam właśnie, jak się wszystko odbywa, ta odnowa biura. Ale po dwóch dobach wyszedłem zmarnięty i zabłodziłem... Kapie z filiżanki na spodnie, żeby nie... Zabłodziłem na Praga Południe. Obszedłem parę kilometrów... Ostrożnie! Na wprost. Na wprost. I zaszedłem do takiego miejsca, że się kończy jakaś nazwa jest tej ulicy. Kończy się ulica. A byłem taki zmarznięty, że nie do życia. I spotkała mnie taka siostra, tam jest zakład dla kobiet z dziećmi samotnych. I ta, czy to kierowniczka, bo po cywilnemu była ta siostra. I mówiła, a pan co to robi? No mówię, szukaj gdzie ja mam iść. To nie. A mówię, a co pan to robi? No chcę dojść do domu, do sklepu, do Biedronki. To jeszcze daleko. No ale zaprosiłem je do... Przyszła druga, taka mała siostra już ubrana. I ma pan komórkę? Mam. Dawaj pan. Ciach, zadzwoniła do syna. Syn do drugiego syna przyjechał i mnie zabrał od tych sióstr. Ale to mam pamiątkę właśnie, że nie wiem jak. A jeszcze poszedłem spać, bo mnie przywieźli, ja się dziwiłem. Jak to jest, że ta sama podłoga u tego ich znajomego, a i ta sama u mnie. I to im powiadałem na głos, że ciągle byłem szajmięty. No i położyli mnie spać i w nocy mnie budzą, a tu jest pełny pokój pogotowia ratunkowego, pan doktor. Mówię, co to się dzieje? A to do pana przyjechaliśmy, wezwany był pan. A kto wezwał? A to wezwała ta Monika od psa. I ona mówi, a ja mówię, a gdzie jest ta Monika? Bo on myślał, ten doktor, że ja kombinuję do szpitala się dostać. Bo jak spytał o PESEL, to ja mu wyśpiewałem. A tutaj nie mogłem poznać tej Moniki. Ale nie jest tam coś. Mam zamiar, może wydam książkę. Taką o swoich osobistych życiu. A na to nie będzie tam Josie o osiedlu. Ale to będzie książka o kobietach. Żona umarła mi, nie umarła, udusiła się. W ciągu ułamka sekundy w domu. W czasie przebierania ja już leżałem i ją reanimowali, taki był młody lekarz przyzwoity dla nas i próbował jej reanimować, ale 5 tygodni w słabym kontakcie umarł. Ale żona była cukrzyk kilkadziesiąt lat od młodości. No to dziękuję. Bardzo mi było miło. Bardzo dziękujemy. Nikt na mnie nie krzyczał.